Zgodnie z zapowiedzią politycy są już Państwa i moimi gośćmi. Mam nadzieję, że się zobaczymy, usłyszymy, o widzimy się, to jeszcze żebyśmy się usłyszeli. Jest pan poseł Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, dobry wieczór. Witam również, dobry wieczór. Równie serdecznie witam pana posła Zdzisława Wolskiego z Nowej Lewicy. Słyszymy się, pani poseł. O, słyszymy się, fantastycznie. Dobry wieczór, pani redaktor, witam wszystkich. Witam serdecznie. Szanowni państwo, szanowni panowie, samochody spalinowe, nowe, rejestrowane w Unii Europejskiej do 2035 roku, a później już nierejestrowane. Jak panowie patrzą na ten pomysł? I pod kątem takim, czy on może zostać na przykład w Polsce zaakceptowany, ale czy też jest w ogóle do zrealizowania. Pan poseł Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. No, Polska głosowała przeciwko temu rozwiązaniowi, Pani minister Moskwa jednoznacznie określiła nasze stanowisko jako sprzeciw. Myśmy od razu byli przygotowani na to, że to nie jest w stanie wejść w życie realnie. Natomiast jak widać, no, Unia Europejska ma inne pomysły. Tutaj są ciekawe kulisy, bo się okazało, że Niemcy początkowo też byli przeciwni, a potem jak się okazało, że można wprowadzić tam te e-paliwa, czyli paliwa syntetyczne, no to Niemcy się wtedy zgodzili i głosowali za. Włosi, którzy razem z nami głosowali przeciw, chcieli tam wpisać biopaliwa, ale Unia to odrzuciła, więc mamy tutaj dyktat. W zasadzie można powiedzieć niemiecki, bo Unia robi to, co Niemcy chcą, jak stwierdzili, że nie są w stanie elektromobilnością zalać rynek europejski, no to stwierdzili, że będą e-paliwa, do którego oni są już w dużej mierze przygotowani. A pan poseł Zdzisław Wolski, jak patrzy na to? No, przede wszystkim fatalna dla nas sytuacja, bo tylko Polska była przeciw. Kolejna sytuacja, gdzie jest... Nie, Włosi. Nie, Włosi zmienili decyzję, panie pośle. Zapowiadali, tak jak Rumunia i Bułgaria. Natomiast pomimo zapowiedzi ostatecznie się wstrzymali. Zostaliśmy sami na polu boju. No, ale tak do istoty problemu. Przede wszystkim no, fakty się liczą. To oczywiście jest zobowiązanie do 2035 roku, ale za 3 lata ma być ocena, jak to funkcjonuje, z możliwościami zmiany dyrektywy, a przynajmniej korekty istotnej. To, że wprowadzono te e-paliwa, no to chyba potencjalnie dla wszystkich, również dla Polski jest korzystne. I może najważniejsze w tym wszystkim, bo ta atmosfera nerwowości, jakichś emocji chyba jest przesadzona. Wszystko wskazuje na to, że problem się niejako sam rozwiąże, pomimo że będą naruszone interesy koncernów energetycznych, niektórych potentatów na rynku motoryzacji, na przykład Toyoty, która jest mocno wyspecjalizowana w hybrydach, a hybrydy też powinny przestać istnieć, że postęp techniki będzie tak olbrzymi, bo to jest tylko i aż 13 lat. Już teraz się mówi o nowych generacjach akumulatorów, o tym, że być może ładowanie akumulatorów elektrycznych będzie tak szybkie, że porównywalne z tankowaniem benzyny czy ropy w tej chwili. Jednocześnie docelowo samochody elektryczne, które są w tej chwili wyraźnie droższe, ale mówię o upływie lat, że samochody elektryczne po prostu mogą być tańsze, bo będą o wiele mniej skomplikowane niż są samochody spalinowe. Także też troszeczkę optymizmu co do rozwoju różnych technik, technologii, zupełnie nowego rodzaju akumulatorów. Oczywiście na dziś Polska jest na przykład w ogonie Europy, jeżeli chodzi o ilość stacji ładowania samochodów elektrycznych,
no, odrobinę złośliwości, gdyż premier Morawiecki nam kiedyś obiecywał miliard samochodów elektrycznych, nagle co? Nie, no miliarda nam nie obiecywał, panie pośle. Miliarda nie, no. No nie. Ale natomiast i ostatnia uwaga, i tylko fakt choć, że do 2035 roku jest czas, kiedy można rejestrować nowe samochody. Natomiast ci, którzy będą mieli wcześniej samochody, czy benzynowce, czy diesle, dalej będą mogli mi jeździć, handlować. Potem mamy rok 2050, bo to jest bardzo logicznie poukładane do tej neutralności klimatycznej, bo to jest kolejne 15 lat, bo średni wiek eksploatacji samochodów, znaczy raczej tak maksymalny się nawet uważa, to jest 15 lat, czyli już do 2050 roku niejako samoistnie problem się No dobrze, rozwiąże. Ale mamy, no właśnie, ale ja no zastanawiam się, panie pośle, przepraszam bardzo, to też do panów obu, jak to wszystko odczytywać? Bo z jednej strony pan poseł tłumaczy, będzie się technologia rozwijać. Dziś wiemy po prostu, że Polacy w dużej mierze nie chcą jeździć samochodami elektrycznymi. One są drogie, zazwyczaj mniejsze też. A poza tym ładowanie, bez względu na to, ile by tych stacji nie było, ono po prostu jest długie, więc no, ktoś, kto jedzie w trasie, musi liczyć, że na przykład na 2 godziny będzie się zatrzymywał. Tak? No więc to jest jakby już bez względu na to, ile by tych stacji nie było, no to nie są to długie postoje. Ale ja zapytam inaczej, bo mamy też dokumenty, ostatnio bardzo głośny dokument dotyczący tych miast największych, C40, z którego wynika, bo tam są takie założenia, że po prostu ma się zmniejszyć liczba w ogóle ludzi posiadających samochody. Że tych samochodów ma w zasadzie nie być. One mają być jakimś takim dobrem dla nielicznych, a ogromna większość ludzi ma podróżować, najlepiej jakby w ogóle nie podróżowała, bo jeżeli chodzi o dalekie podróże, to też tam są limity, a jeżeli chodzi o poruszanie się w jakiejś najbliższej okolicy, no to jest to transport zbiorowy, to są jakieś rowery i tego typu inne rzeczy, nie wiem, być może hulajnogi. Natomiast jak pan poseł Kazimierz Smoliński na to patrzy? Jedni mogą mówić, że wszystko będzie wspaniale i za 15 lat to my już wszyscy będziemy swoimi rakietami latali na Księżyc, bo to mniej więcej tyle ma się do tych nowych technologii, które będą wchodzić. No ale też mamy te dokumenty, które mówią, że po prostu jest plan kompletnej zmiany naszego funkcjonowania. I teraz pytanie, które z tych dokumentów i które z tych opowieści są wiarygodne? Pan poseł Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. No niestety obawiam się, że te założenia stowarzyszenia C40, tych wielkich miast, no będą wprowadzane w życie na całym świecie. Najpierw w tych dużych miastach, potem wszędzie. Jest swego rodzaju zakładana rewolucja nie tylko technologiczna, ale także jakaś no, żywnościowa w zakresie ubrań i tak dalej. No samochody, pewnie własność samochodów jest zakładane, że będzie eliminowana. Być może pozostanie ten leasing, czy jakieś tam współwłasność, współdzielenie się, bo takie jest modne teraz to współdzielenie się, więc tutaj też takie zagrożenie jest. Natomiast no, nie wierzę w to, żeby w ciągu 15 lat teraz nastąpił tak radykalny skok technologiczny, żeby można było zrezygnować w dużej mierze z nowych samochodów, które są tradycyjnie napędzane. No dlatego Niemcy próbują wprowadzać te swoje paliwa syntetyczne, ale już tutaj ekolodzy mówią, że te syntetyczne wcale nie są takie ekologiczne, bo żeby je wytworzyć, też potrzebna jest energia, też potrzebne będzie czy to spalanie węgla, gazu, czy jakieś inne źródło energii będzie potrzebne. Więc to trochę jest taka, że tak powiem, no, zapędzanie się samemu w jakiś taki róg, z którego będzie bardzo ciężko wyjść. I tutaj niestety ideologia ma przewagę nad zdrowym rozsądkiem i nad ekonomią. Ja się tego najbardziej obawiam, że my tracimy tutaj jakieś logiczne podejście do życia ludzi, a narzucamy im ideologię,
za którą no też stoją pieniądze, bo przecież za żywnością tą w postaci robaków czy tam syntetyczną, innego rodzaju syntetykami, no też stoją pieniądze. I to jest to, że Niemcy są najbardziej rozwiniętą gospodarką i oni próbują nam narzucić swoje standardy. Co do tych samochodów elektrycznych, no w tej chwili już właściciele nieruchomości zabraniają wjechać do parkingów podziemnych. Statki, szczególnie promy, zabraniają wjeżdżania z tymi samochodami, no bo są niebezpieczne, jeżeli się zaczną palić. Ostatnio był przypadek, że kilkanaście godzin gaszono samochód elektryczny. Nie można go było ugasić. Zdaje się, że 21 i trzeba go było zamknąć w kontenerze, no właśnie, z wodą, 21, bo no właśnie, inaczej się nie dało ugasić. Panie pośle, zwracam się... Jakie są jeszcze tutaj ogromne braki w tych technologiach. I nie wierzę w to, żeby nagle w ciągu tych 12 lat zrobił się taki przełom, że będziemy rzeczywiście mogli zrezygnować z samochodów tych tradycyjnych. No a na pewno nawet, znaczy, bo tu jest też pytanie o to, że, czy ten przełom, no, on się musi wydarzyć wcześniej, a nie za 12 lat, bo za 12 lat to już będzie za późno, bo za 12 lat to już musi być rozkręcona masowa produkcja, więc przełom, za na, przełom lata, to, co pan poseł, na przełom to za my mamy lata, nie więcej niż 5-6 lat. Pan poseł, pan poseł mówi, że jest jakiś wentyl, za 2 lata ma być jakieś... Za trzy, tak. Za trzy lata jest możliwość takiej korekty, tak? No ale pytanie oczywiście, na ile to jest możliwość. Panie pośle, ale jak pan na to patrzy? Ja zadam dokładnie to samo pytanie, bo jakby z jednej strony mamy to, co pan mówi, że to wszystko spokojnie, że nowe technologie, że będzie sprawdzane, czy działa, czy nie działa. Jak nie działa, to nikt nikogo nie zostawi. No ale z drugiej strony mamy plany, które zakładają kompletne przebudowanie naszej rzeczywistości. I to jakby tutaj już nie ma co dyskutować, bo to jest oczywiste, że jeżeli ma być redukcja pojazdów indywidualnego transportu o 80%, to jest po prostu gigantyczne przeorganizowanie życia każdego człowieka. No, to chyba sobie każdy jest w stanie wyobrazić. Nie wiem, 100 osób dziś ludzie mają w większości samochody, niektórzy jeden czy po dwa, a teraz okaże się, że po prostu 80 osób nie będzie z tych 100 miał samochodu, tylko 20 będzie mogło sobie na to pozwolić. Panie pośle, jak pan na to patrzy? Znaczy, która z tych wizji jest wizją prawdziwą? Bo one do pogodzenia to są tak średnio. Przecież to nie jest czarno-białe. Tak jak pani redaktor przedstawia, ja nie mam tak przenikliwego umysłu jak poseł Smoliński, żeby tu się ideologii doszukiwać. Po prostu efekt cieplarniany, przyszłość i tak dalej, to nie jest wytwór czyjejś chorej wyobraźni, tylko na to są ogromna ilość dowodów i wielkie zaniepokojenie, co będzie za nawet pojedyncze lata, nie mówiąc, co będzie za kilkadziesiąt lat. I te działania na przyszłość, nie nastawione na nasz dzisiejszy interes, czy nawet, tak jak mówię, z mojej półki wiekowej, na moje życie, które mi zostało, ale z myślą o przyszłych pokoleniach, naszych dzieciach, wnukach i tak dalej, jest w tym głęboki sens, żeby to powstrzymywać. Przede wszystkim to, co właśnie Unia proponuje, to nie są jakieś nakazy, nie wiadomo, nie wiem, policja będzie odbierała samochody. Nie, to jest tylko szereg działań, które będą niejako zachęcały. No nie, nie, panie pośle, przepraszam bardzo, no, nie zachęcały, bo żadnego nowego samochodu pan nie zarejestruje po 35 roku. To nikt pana nie będzie zachęcał, tylko panu powie, ja koniec, znaczy, nie ma. Nie będzie nam dane tego zweryfikować. Jestem głęboko przekonany, że po 35 roku nikt z nas nie będzie chciał spalinowego samochodu, bo samochody elektryczne będą na pewno tańsze wtedy niż spalinowe, bo będą chociażby prostsze w produkcji. Nie będą miały skomplikowanych, drogich silników spalinowych, skrzyni biegów automatycznych. Mnóstwo rzeczy zniknie. To będzie taka trochę luksusowa, zaopatrzona w elektronikę, która jest coraz tańsza, wtedy już będzie bardzo tania, taka troszkę jeżdżąca kosiarka, a samochody spalinowe będą bardzo drogie. W
będą nowe generacje akumulatorów, nie jestem znawcą, więc nie będę się mądrzył, węglowe jakieś, które mają być również bezpieczne. Ładowanie ma się odbywać szybciutko. Na pewno będą bezpieczniejsze. Ale panie pośle, ja pamiętam, wie pan... I to tak mówię o tym, dzieci się bawią w szkołach w taką zabawę, że zastanawiają się, jak będzie wyglądał świat za, nie wiem, 30 czy 40 lat. Zakopują to w butelkach w ziemi i później ewentualnie po iluś tam latach to jest odczytywane. No ale... Panie pośle, no pan mówi, że jestem przekonany, no ale na jakiej podstawie, przepraszam bardzo, pan buduje swoje przekonanie? Bo jak na razie, no jeżeli każdy, kto się zapozna z tymi analizami, no to po prostu widać, że te technologie, które gdzieś tam są w różnych laboratoriach bardziej czy mniej już przetestowane, niektóre w bardziej zaawansowanych stadiach, inne w mniej zaawansowanych, no to żeby stworzyć masową produkcję, po pierwsze nie wiemy w ogóle, czy to będzie możliwe, bo nikt tego jeszcze nie zastosował, a po drugie to tak naprawdę, to jest mówię, no to jeżeli to miałoby działać tak masowo, to musiałoby się zacząć za 5, 6, maksymalnie 7 lat, bo to inaczej przecież to nie będzie działać. A z drugiej strony, bo pan poseł trochę od tego uciekł, no mamy tę sprawę opisaną, tą przyszłość opisaną w raporcie C40. Pan no poseł, ja sobie pytanie, panie pośle, ale skoro pan mówi, że tak ma być, to po co się nam to narzuca? No to się stanie i nie narzucajmy tego nikomu. No ale to są zachęty, wskazówki dla naszych krajów europejskich. Nie zachęty. Ogólna polityka właśnie, nie ma zachęty. Mocno z ekologią, nie wiem, rozwijajmy odnawialne źródła energii, bo to jest wszystko w pakiecie. W polskich realiach, nie wiem, linie przesyłowe energetyczne budujmy, bo to jest zaniechania bardzo poważne rządu. Nawet te handel emisjami i tak dalej, tym dwutlenku węgla, zmarnowano wielką ilość miliardów, a to miało iść właśnie na energetykę, na energetyczne linie przesyłowe, żeby fotowoltaikę i tak dalej rozwijać. To jest pakiet działań i to jest w tym głęboka logika. I może, żeby tylko tak bardzo krótko, ja akurat no, ciągle niestety czy stety jeżdżę samochodem dieslem, ale od paru lat no, zastanawiam się, czy nie elektrykiem, ale niestety mój własny egoizm przy mojej dużej mobilności w wyjazdach częstych do Warszawy i nie tylko, no niestety właśnie ta perspektywa bardzo długotrwałego, kłopotliwego ładowania na stacji. Dwugodzinnego. To ładowanie mnie niestety hamuje, prawda? I to mówię, pomimo, że też pewnie powinienem jeździć elektrykiem, ale nie jeszcze. I teraz jeszcze ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie, bo musimy kończyć. To przecież to, żeby tam nie jeździły śmierdzące stare diesle, prawda? Siejące nie tylko tam dwutlenek węgla, ale rakotwórcze i tak dalej, walka ze smogiem. To przecież jest też ten głęboki sens, tylko trzeba zaoferować bardzo dobrą komunikację publiczną, żeby nie było wielką przeszkodą brak samochodu. Pamiętajmy o miejscach parkingowych, które są wielkim utrudnieniem. Ja znam no, przynajmniej kilka osób zamożnych, którzy nie z powodów oszczędnościowych nie posiadają samochodu, wolą jeździć komunikacją publiczną, a jak mają pilną jakąś sprawę, to już nie chcę żadnej korporacji taksówkowej reklamować, to wtedy w jakichś pojedynczych awaryjnych... Dobra, panie pośle, niech pan to powie ludziom, którzy dojeżdżają do pracy, do dużego miasta, żeby sobie korporacje taksówkowe, jakie mają pilną potrzebę... Jest to możliwe w Polsce powiatowej, bo przy rządach PiS-u łączność publiczna i kilkaset tysięcy zlikwidowanych PKS-ów, linii i tak dalej, prawda? No to z kolei... Ale
panie pośle, przepraszam. Trzeba mieć samochód. To myśmy wprowadzili fundusz dopłat, z którego gminy korzystają i są właśnie już tysiące linii przywróconych, które przez lata były likwidowane. To my właśnie teraz wprowadziliśmy dla gmin. Jeżeli to jest robione na obszarze powiatu, to są bardzo dobre rezultaty. Mam takie przykłady u nas w Pomorzu, powiat starogardzki, który jest liderem dzięki tego właśnie, że dzięki temu, że jest na terenie powiatu organizowana te przejazdy, a nie na terenie gminy. I jeszcze jedno, no przecież... Panie pośle, u mnie w Częstowie też takie działania fajne są, tylko że to jest kropla w morzu. No, ale robimy to, więc pan, że my tak odbudowujemy. Podobnie jak linie kolejowe, zlikwidowano 4000 czy prawie 5000 kilometrów linii kolejowej. Myśmy już odbudowali 1000 i nadal odbudowujemy, jeżeli tylko samorządy chcą się w to włączyć, że organizują te tam parkingi, właśnie park and ride i tak dalej, to my chętnie dajemy pieniądze, żeby odbudowywać te linie kolejowe, bo to one są najbardziej ekologiczne. Na pewno do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Przepraszam, panowie, musimy postawić kropkę. Musimy postawić kropkę. Pan poseł Zdzisław Wolski z Lewicy, pan poseł Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Miłego wieczoru życzę. Szanowni Państwo, my robimy krótką przerwę i za chwilę przenosimy się na Ukrainę. Witold Newelicz, nasz korespondent wojenny, jak zwykle w okolicach linii frontu się porusza. Sprawdzimy dokładnie gdzie i zobaczymy, co udało mu się ustalić.